Siemano wszystkich, bardzo serdecznie witam was w nowym odcinku NBA 2K13 i tak widzicie, tym razem zagramy kolejny mecz Bostonem Celtics. Z naszym przeciwnikiem będzie New York Knicks, z którymi mamy póki co rezultat meczowy 2-2, jeśli chodzi o fazę playoff. Mam nadzieję, że uda mi się go teraz poprawić i wyjść na prowadzenie. Ostatnio troszkę miałem problemu z kompem i przez to mogły być właśnie spowodowane opóźnienia, jeśli chodzi o stanie ostatnich filmików, jeśli chodzi tak samo o wszystko, co się działo mi na kanale w ostatnim dniu, było niezbyt ciekawe. Wrzuciłem wam tylko jeden filmik informacyjny, niestety. Aj, Garnet! Niestety nie dałem rady wrzucić po prostu tych filmików, które chciałem. Było to spowodowane moimi problemami z netem. Mój komp chyba wczoraj mnie niezbyt lubił. Szlak mi trafił cały odcinek Bostonem Celtics, który właśnie grałem w playoffach, który miał się pojawić wczoraj, więc po prostu musiałem opuścić jeden odcinek z serii, tak jakby. Stan rywalizacji był 2-1 do 1 dla mnie, teraz jest 2-2, przegrałem ostatnie spotkanie. Chyba to był zły pomysł, żeby grać aż tak wkurzonym w NBA. Po prostu chciałem wszystko robić na siłę. Niejednokrotnie mi to nie wychodziło dobrze. Paul Pierce za 3. Pierwsza trójka w tym meczu, tak jest, 3-2 mamy rezultat, i co? Ogólnie rzecz biorąc, powiem wam, że w NBA ostatnio dzieją się ciekawe rzeczy. Jeśli wiecie, wczoraj... Wczoraj Miami przegrało z Washington Wizards, na których kurs wynosił 6 zł. Naprawdę strasznie fajna sytuacja. Tego było mało, to jeszcze Lakersi znów dostali w dupę, tym razem od Hornetsów, którzy mam nadzieję w tym sezonie będą takim Bradley za 3. Tak jest, kolejna trójeczka, którzy mam nadzieję w tym sezonie będą takim czarnym koniem i dojdą jak najbliżej, bo tam gra i Harden, i do tego Lin, którego bardzo lubię. Naprawdę może być to świetne przejęcie Pierce'a. Oj, dobra, Kobe stracił. Garnet. Od tablicy pewnie jest kolejne 2 punkty. Ogólnie mam nadzieję, że jesteście jak najbardziej zadowoleni z tej serii. Po raz pierwszy dorzucę wam kamerkę, także ogólnie troszkę się stresuję. Nie no, żartuję. Już się tak nie stresuję jak na początku, kiedy nagrywałem pierwsze replay. Naprawdę było to do pomyślenia, żebym mógł wrzucić kamerkę. Jednak kiedyś ją wrzuciłem do Dead Space'a. Możecie sobie tam odgrzebać. Jeśli podobał mi się odcinek ze Slenderem, to on w Dead Space'ie podobać się wam będzie jeszcze bardziej. Tam dopiero srałem, pogadacie. Piłka zgubiona przez Garneta i piłka do Knicksów. Ja pierdziele. Kevin! What the fuck? Dwa punkty różnicy, tylko mogą teraz odrobić to prowadzenie. A wracając do Dead Space'a, to są tam niektóre takie momenty, że naprawdę chciała się grać w tą grę. Idziesz sobie spokojnie, na przykład na początku jest coś takiego, że w drzwiach siedzi sobie jakiś staruszek tam na jakimś fotelu bujanym, nie? Na wózku, pamiętaj, że nawet to było. I siedzi sobie ten dziadek, przechodzisz koło niego, gdyby nigdy nic, a musisz przejść przez te drzwi. A tu dziadek bizt nagle wyskakuje. No chyba by mnie normalnie wtedy z butów nie chciał wyjebać. Normalnie coś... Kto zobaczyłem to... Wtedy dopiero się darłem. Grałem zawsze w Dead Space'a tak koło 2-3 w nocy. I powiem wam, że wrażenia były niesamowite. A serii nie udało mi się skończyć jeszcze na początku. Przynajmniej zrozumiałem, że ten kanał powinien być kanałem sportowym. Świetny blok. Udało mi się tej serii skończyć po prostu dlatego, że był jakiś błąd pieprzony w grze. Było takie miejsce, w którym chciałem wejść przez drzwi. Te drzwi po otwarciu powodowały wypieprzenie się gry. Gra się bugowała, zawieszała i później się wyłączała. Sama wyskakiwał się taki error. Jedna zbiórka. Jest taki był error, jakiś tam błąd exe był po prostu, którego nie byłem w stanie naprawić. Musiałem zrezygnować, a tak mi się zajebiście podobał Dead Space,
ale mam nadzieję, że... Ojej, zablokowali mnie teraz. Mam nadzieję, że uda mi się to nadrobić w kolejnym Dead Space'ie. O nie, tylko nie Antony. Strasznie mam problemy z zablokowaniem Antonego. Fear za 3 na koniec. Nie, nie udało się. Ale jest dobrze. Piłka będzie dla nas teraz. Wygrywamy 12 do 10, więc mecz stoi na wyrównanym poziomie. Nie jest źle, zawsze mogło być gorzej. Roshan Rondo teraz pokazano nam koszulkę jego. Zapraszam do drugiej już kwarty. Ogólnie musicie zdecydować sami, czy chcecie kamerki w takich grach, czy niezbyt. Może was to wkurzać, irytować. Teraz ostatnio fajny trójeczki rzucę. Fajnie dziś przygotowany ten rzut. Nie udało się go też zablokować, mamy 12 do 2. Troszkę zaryzykowałem niepotrzebnie. Oj, oj, oj. Co to było? Lee, one on one. Curry. Za 3 znowu. Znowu kurwa. Myślałem, że tym razem trafię, bo tam przygotowywał. Właśnie, tak trzeba im przeszkadzać. Tam Garnet mi zrobił trochę miejsca. Akcja 2 plus 1? Nie, fuck, nie dużo brakło. Jest. Jest i drugi. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, który dzień pojawi się live. Mam taki problem, że muszę po prostu pojechać do chaty sobie. Wow. Muszę pojechać do chaty załatwić sprawy z prawkiem związane. I... Trzeba zrobić albo w piątek rano, albo w poniedziałek. Ale jeśli pojadę w piątek wieczorem lub rano, wrócę dopiero w sobotę, niedzielę gdzieś. Przez weekend może nie być live. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Green. Świetne, pół dystansu. To jest to. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i nie będziecie nic takiego się wkurwiać. Ale szybka odpowiedź, ja pierdzielę. Daj to Rondo rozgrywać. Znowu Garnetta wymieni z rytmu. Bradley, że ty wejdziesz mi, proszę. Aj! Teraz się nie udało. Kurde, Antony! Ja pierdziele, we trzech próbowałem go zablokować i nic! Powiedzmy Bradley'u. Ja pierdolę. Tylko nie to... Jak go zablokować? Udało się, pomylił się. Bradley, spróbuj jeszcze raz. Jest w końcu! Jest trójka. O co chodzi? Tak trzeba panu. Ajajaj. Ale dunk. Strasznie to wpakowało. Tego brakuje w mojej grze, brakuje wsadów moim zdaniem. Green za 3. Chciałbyś. Bradley za 3. Yes, o to chodzi właśnie. 22 do 20. Minuta do końca. Wow. Ogólnie mam dla was przygotowany konkurs, ale co, jak, gdzie, po co, na co? Fuck! Co ty zrobiłeś, koleś? Po co, na co, co, jak, gdzie i kiedy? Jak to się mówi, dowiecie się później. Ale już dziś. Zaplanowane to będzie wszystko. No, chyba, że... Czy zastanowię się jeszcze nad tym, poczekam może do piątku. Tak będzie lepiej. Ale ogólnie w tym tygodniu możecie się spodziewać już. Możecie się spodziewać konkursu, który będzie miał miejsce w sobotę i niedzielę, więc w piątek... Aj!
pewnie dostaniecie informacje co i jak. Będzie to konkurs, który będzie organizowany co tydzień. Więcej szczegółów naprawdę już niedługo. Fajną rzecz udało mi się wymienić. Troszkę Ron Garnet. Bradley. Cholera, nie mam komu dać. Nie, za szybko to zrobiłem i koniec kwarty. Na szczęście nie udało się im rzucić już. 24-24 jest remis do tej. Do tych dwóch kwartach, sorry. Bradley, 11 punktów, najlepszy zawodnik ulicy. Nice. Teraz możecie zobaczyć sobie na widok Bostonu. Naprawdę piękne miasto, jeśli kiedyś chciałbym tam pojechać na mecz, ogólnie na mecz Bostonu. Ja zobaczymy, jeśli pojadę, na pewno wam nagram z tego filmu. Także się nie martwcie. Paul Pierce. O, ho, ho, 27-24. Dzień. Dziękuję. Kurde, nie mówcie, że... Ale odpowiedź. Co za mecz w ogóle. Strasznie wyrównane spotkanie. Bradley, za 3. Ej, dlaczego mu tej piłki... Jedź, Pierce, jedź. O, i nad Antonym. 71. Defense na trybunach. Jeszcze panowie, nie dajcie mu rzucić tej trójki. I świetna zbiórka Garneta i spokojnie teraz, spokojnie, powoli. Powoli Bradley, gdzie ci jest pierwszy? Daj do Rondo, niech rozgrywa. Znów czeka Paul Pierce. Antony, nie daje mu spokoju. Rondo zablokowany przez Stoudemire'a. Ajajajajaj. Ej, Antony. Już zagrał 1 na 1, minął. Minął mi chyba, no nie wiem, który to Bradley na skrzydle, jak dziecko. Rondo, 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 Rondo. Ale zmienia kierunki. O właśnie, czekałem aż Garnet tam wejdzie pod kosz. Troszkę zamilknął na chwilę, bo chciałem się skupić. Ale fajnie, fajnie, dobrze. Ogólnie nie wiem czy wiecie, zacząłem grać na SL FIFA. Zacząłem grać w ladderze i one on one. Kiedyś rozegrałem tam jeden meczek, ale dostałem w dupę na początku zaraz i stwierdziłem, że pierdziele nie gram. Wolałem grać sezony. Ale mnie do tego troszkę przekonali zawodnicy, z którymi grałem po prostu ostatnio na Mistrzostwach Polski w eliminacjach. Więc postanowiłem, że spróbuję swoich sił. Co rozegrałem wczoraj 4 spotkania. 3 z nich wygrałem, jedno z nich zremisowałem. Jeśli chcecie, możecie śledzić to na moim profilu właśnie na ESL, który macie podany na moim kanale. Do tego kolejna zmiana, która będzie miała miejsce. Stoudemire. Ale mi zbierają. Antony. Nie, nie, to jest po prostu coś niemożliwego, jak gościu trafia wszystkie piłki. Przesadzili trochę, no nie? Rozumiem, że ktoś może być dobry w ogóle, ale wszystkie pakować. No nie. Nie. Przegrywamy 2 punktami. Niedobrze się robi. Fuck, Antony. Teraz odpalić Bradley'a. Co jest, no? Czemu on gubi te piłki tak dzisiaj? Czy to oni mnie przyjmują? Antony się jak zwykle nie myli. Pewnie 14 punktów. Raz się pomylił w tym meczu i to chyba i tak któryś tam później do Bradley. Nie, jeszcze wypadła. Fuck! Kevin Garnett. Oj.
Spears bez Antonego. I tak nie wpada. Po co ci tam wystawiasz, skoro nie rzucisz później dobrze? Coś przestałem grać w tej kwarcie dobrze. Nic nie gram pod koszem. Zbieram tych piłek za dobrze i strasznie łatwe pozycje mają do rzutu. Przegrywam 3 punktami. 3, co pieprze, 6. Wow. Bradley. Nie wpadła jeszcze. Fucking shit. 39-33. 6 punktów do nadrobienia. Jeszcze oni mają piłkę. Ostatnia kwarta przed nami. Czy będzie 3-2 dla Bostonu? Czy będzie 3-2 dla Knicksów? Od razu pierwsze wejście pod kosz. Ja pierdzielę, wszystko mi wypada z tego kosza dzisiaj. Jeszcze wsad taki nade mną zaraz. No nie, no po prostu kurwa, no nie. Bez kurde, Terry gubi piłkę jeszcze. Nie patrzcie na to, wszystko zbierają, wszystko rzucają. Przegrywam już 12 punktami. Nie rozumiem tego, nie rozumiem, o co kama. Terry, rzuć tą trójkę. Napierdolę. Nie przypinać. Myślałem, że jeszcze akcja 2 plus 1 dla nich. Ale zepsułem tą trzecią kwartę. W sumie czwarta też nie jest najlepsza. 47-33. 14 punktów do odrobienia, 3 minuty. Dawać mi tu Pierce'a i dawać trójkę. Skończyło się. No Pierce! Jest Terry trójka. Spróbujemy odrobić to, rzucając właśnie za 3. 15 punktów. Rondo, przejmij mu to chociaż raz. Nie, 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 to jest... No i dam radę go zatrzymać. Wszystko opakuję. Jeszcze przejęcie teraz Antonego. Carmelo, uspokój się. Jest, zepsuł. Pierce. Stary, no ile jeszcze musisz mieć miejsca? 20 metrów hektarowych? Hektarowych, kwadratowych, nie? Ja pierdzielę. Zostawiają mu takie miejsce. Tyle ma gość czasu, żeby rzucić. A patrz, Terry nie ma nic i co? I wpadają mu trójki. 12 punktów. Minuta 50 do końca. Ależ mnie Pierce wkurzył teraz. Jak tak można, stary, no? Czy ten kill w ogóle też tyle nie traci? Nie jest garny, czupaj, gadam się, 3 zmienić. 3 czy nie? Jest trójka. Kolejna trójka, 42 punkty. Czy tylko 9. Nie! No kurde! Piszcie mi poradnik, jak powstrzymać Antonego. No nie, jeszcze pewnie, no nie, no nie ma jak tak. Zablokowany Pierce, gdzieś by inaczej było. Po co? Po co w ogóle Pierce trójki rzucać, nie? No co? Nie rzucam już nic. Dupę cię mam. Cholera. Nic, 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 naprawdę nic.
początek dobry, a później tylko jedna wielka. 4 za 2. Też nie trafię. Może zejdźcie w ogóle, panowie, od razu, bo też to sensu nie ma. 59-42. O, no, brawo, Pierce. Świetnie to zrobiłeś. Dobrze, garnę coś jeszcze, ogarnę w obronie. Terry. Jest trójka. I co z tego? 20 sekund do końca. Albo nie, 5 sekund, więc przegrywamy to spotkanie. Niestety, stan rywalizacji 3 do 2. Ojej, następny kolej, właśnie kolejny mecz będzie bardzo, bardzo ciężki. Będziemy grali tak, Carmelo Anthony. Któż inny mógłby zostać najlepszym zawodnikiem tego spotkania? Kolejne spotkanie będzie bardzo ważne, bo jeśli je przegram, to odpadam z playoffów, a jeśli zdołam wygrać, to będzie 3 do 3, więc muszę wygrać 2 kolejne spotkania z rzędu. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do kolejnego. Dzięki za oglądanie. Napiszcie, czy wolicie z kamerką, czy bez, więc jak to woli. Piszcie w komentarzach poniżej. Trzymajcie się, na razie i piona.